Witam serdecznie w Katowicach w hali Miejskiego Ośrodka MOS, Miejski Ośrodek Sportu. Druga kolejka Ligi U14. Młodzik starszy, rocznik 98 młodsi. No i mecz grupowy. Cztery grupy po cztery drużyny, ale w tej grupie wycofała się drużyna z Bytomia, MOS Bytom, i tylko trzy drużyny, chłopcy tylko zagrają w tym roku cztery mecze. Boże, to o pomstę do nieba. Jak mogą organizatorzy rozgrywek dopuścić do czegoś takiego? Tu mówią z każdej strony, że dzieci mają grać, dużo grać, a tu im robią taką niespodziankę. Kuba Nowak, nie ma na zbiórce nikogo. Dzisiaj w Pogoni zabrakło Kostonia, kontuzjowany rozgrywający, pozdrawiamy cię. No może nie grasz, ale jesteś tutaj z nami, sercem, i pewnie trzymasz kciuki za Pogoń Rudę Śląską, która to drużyna w pierwszej kolejce pokonała u siebie po bardzo wyrównanym meczu GTK Gliwice. I między tymi trzema drużynami GTK Gliwice, MOS Katowice i Ruda Śląska dwie drużyny awansują do finału A. Jedna zostanie w domu. Ładny blok. Mamy także kibiców, którzy będą dopingować swój zespół. No, coś z bateriami może. Dwie minuty za nami. Kubuś musi sobie zawiązać sznurowadła. Trenerem jest w Pogoni pan Łukasz Celiński. Także koszykarz przez lata Pogoń Ruda Śląska. No ładnie, Kubuś, brawo. Błąd kroków. No, nagrajmy jeszcze tą jedną akcję. O, kto przyszedł? Marcin Jezela. Ale dostanie okrzan teraz. Gwiazda AZS-u Katowice. Witam. Co jest z tobą? Kręć film, a nie. No ale jak tam idzie wam w lidze? Dobrze. Macie trening dzisiaj? Urosłeś coś? Coś urosło. Ale mało. Chłopak, który się zapowiadał na 2 metry. Spokojnie, może będzie. Na razie 190 jest chociaż? Nie ma. Kuba Nowak.